To się stało, panie. A graliśmy sobie taki podobny turniej w Polsce. Byliśmy ten ambicjonalny. Co ty, żartujesz? Ja cię wyczytałem. Brawo dla prezesa! Szanowni Państwo, zostało już parę minut do rozpoczęcia tego spotkania. Ponieważ oficjalną część ze względu na pogodę otwarcia tego właśnie boiska przenieśliśmy na halę, tam duże dzieci też brało udział, szuka, piłkarska, młoda Głogowia. Więc przed całym meczem został punkt kulminacyjny jeszcze do rozegrania, czyli taki pierwszy strzał, bo boisko otwarte być musi. Pierwszy strzał na bramkę wykona gospodarz Gmiedów. Bardzo serdecznie zapraszam. Jest z nami wójt Gmiedów Zbigniew Wojak. Zapraszam pana wójta. No i co? W stulecie Gdowi tej bramkarz musi być odpowiedni. Na bramce prezes EKS Gdowi Gdów Stanisław Wydry. Proszę bardzo, panie wójcie. Pierwsza bramka. Mamy nadzieję, że ten strzał będzie dla wszystkich, którzy tutaj będą trenować, którzy będą rozgrywać mecze. Szczęśliwie. Przerwie, szanowni Państwo, można się szykować, bo już tutaj Sargnik przygotowuje gadżety, które będziecie Państwo mogli wyjątkowe, bo jest ich tylko trzy. Będziecie Państwo mogli wylicytować. To koszulka Wisły Kraków z podpisami, Gdowidów z podpisami i piłki też z podpisami Wisły Kraków. Tak? Będą racy. Racy są? Aha. Ale dobrze, bo Yeah.
Kasiu Kmieci, 70 lat, 9, się rodzi. Musisz to wyjść, musisz nie. Ona nagrywa się. A wyjść, musisz nagrywać. Thank you.